Witam, dzisiaj zaprezentujemy kolejne zadanie egzaminacyjne. Jest to tak zwany slalom wolny, slalom pomiędzy pięcioma bramkami. Podczas tego zadania nie wolno potrącić pachołka, podeprzeć się nogą. Podczas rozpoczęcia zadania oczywiście upewniamy się o możliwości rozpoczęcia jazdy i wjeżdżamy sobie w pięć bramek. Najważniejsze, żeby utrzymywać stałą prędkość, bo gdy będziemy jechać za szybko, to się w bramkę nie zmieścimy, gdy za wolno podeprzemy się nogą. Nadmieniam, że slalom jest wykonywany dwukrotnie, raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. Teraz następuje nawrót. Podczas tego zadania nie mamy obowiązku upewniania się o możliwości rozpoczęcia jazdy. Prawidłowe wykonanie zadania polega na niepotrąceniu pachołka i niepodparciu się nogą. Zadanie wykonane prawidłowo.